pani niedawno dziecko w postaci stowarzyszenia. Stowarzyszenie w kręgu tańca, które ma na cel wspomaganie tych maluchów, tych większych, tych średnich i jeszcze do tego zespołu Mokrzeszów, które to stowarzyszenie, które bardzo niedawno powstało, jest bardzo świeże, chce wspomagać właśnie naszą działalność. I teraz, aby wszystko dokładnie powiedzieć i przedstawić Państwu, zapraszam prezesa stowarzyszenia w kręgu tańca, panią Danutę Natanek. Ja zgodnie z naszą narodową tradycją powinnam teraz powiedzieć, melduję wykonanie zadania, proszę Państwa. W maju 17 osób postanowiło zawiązać stowarzyszenie i nadać mu nazwę w kręgu tańca. I jesteśmy stowarzyszeniem w kręgu tańca skupiającym trzy zespoły. Mała Świdnica, Prąd i Mokrzeszów. Wprawdzie członków jest 18, ale proszę Państwa, lista jest cały czas otwarta. Ten zespół już duży, to tańczył jak był taki, także kilka pokoleń. No nie powiem, kiedy będę miała 60-lecie pracy, ale już niedługo. Ja się nie dam, gdzieś tam metrykę zgubił i dobrze zrobił. I dlatego siłę mam jeszcze, a ta siła napędowa to jest od takich do takich. Także póki jeszcze mogę, a dużo mogę, będę działała i wiem, że wy troszkę pomożecie. Dobrze? Dobrze. I teraz proszę Państwa, bo nie jesteśmy już w stanie naszych najmłodszych miłuszyńskich utrzymać. Państwo wybaczą, ale tym razem ja będę tańczył z dzieciakami. Przedtem pani Maria, a teraz ja, a będą to tańce góralskie. Te tańczymy?